Ja jestem Barski i witam was w formacie Shot Wiedzy, w którym w 60 sekund omawiam wam coś ciekawego. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Jakto. Nie podam wam dokładnej liczby mięśni odpowiedzialnej za uśmiech. Szacunki opiewają do około 20, w zależności od rodzaju uśmiechu. Jednym z kryteriów wyróżniających sztuczny uśmiech jest to, że zaangażowane do niego są tylko mięśnie wokół ust, czyli jarzmowe, zaś do prawdziwego grymasu szczęścia angażowane są jeszcze mięśnie wokół oczu. Zatem szczery uśmiech poznamy po tak zwanych kurzych łapkach wokół oczu. Jeżeli chodzi o sam śmiech, podobno człowiek całkiem nieźle radzi sobie z jego detekcją. Podczas nieszczerego uśmiechu nasze przekonanie pracuje, zaś tchawica pracuje o wiele wolniej. To oznacza mniej wydychanego powietrza. To wszystko łączyłoby się z teorią, że śmiech pochodzi ewolucyjnie z ciężkiego oddechu podczas zabaw ruchowych. Według naukowców nawet wymuszony śmiech jest dla nas zaraźliwy i też wydziela endorfiny. Gdy widzisz czyjś śmiech, to wiedz, że coś się dzieje. Oprócz wydzielania endorfin, na widok uśmiechu do gry wkraczają neurony lustrzane, czyli komórki nerwowe ludzi i małp odpowiedzialne za odgadywanie intencji oraz emocji innych osób. Uaktywniają się one podczas np. obserwowania czyjegoś zachowania i wpływają na odczuwanie tożsamych emocji. Dziękuję wam za oglądanie filmu, zapraszam do łapkowania i zostawiania suba z dzwonkiem oraz do rzucenia okiem na inne filmy. Do usłyszenia.